Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Andrzej Świech. Jestem właścicielem tego kanału, jak również twórcą strony internetowej ultrasamouk.pl. Pozwalam Was sobie zaprosić na 11 już odcinek ultrasamoukowego przeglądu prasowego. Zapraszam do oglądania. Nie tylko zginane, ale również zwijane ekrany ma zamiar produkować Hisense, informuje Komputer Świat. Firma pochwaliła się modelem ze zwijanym ekranem wykorzystującym technologię laserową. Urządzenie ma 77-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 4K UHD. W sprzedaży już są laserowe telewizory tej firmy. Na przykład można obejrzeć taki 100-calowy model na YouTube. Link zapraszam do mnie na bloga. Ten model, o którym tu mówimy, 77-calowy ze zwijanym ekranem, ma trafić do sprzedaży do końca roku. Sprzedaż telewizorów laserowych rośnie według agencji TASS. W tym samym serwisie znalazłem też bardzo ciekawy artykuł odnośnie Metaverse, który to temat przewija się co jakiś czas podczas moich przeglądów. Ciekawe opracowanie, interesująca wizja i naprawdę dobry materiał. Z przyjemnością przeczytałem i zapraszam do przeczytania. Warto wyrobić sobie swoją opinię. Wracając do tematu laserów, wygląda na to, że jest to w modzie, bo takież wycieraczki firmy Tesla zostały właśnie opatentowane. Można przeczytać na What Next. Patent dotyczy systemu wykorzystującego lasery do czyszczenia szkła, nie tylko szyb, ale również szklanych osłon kamer. Są spekulacje z tegoż powodu, że system trafi do modelu Cybertruck, który widocznych wycieraczek, jak widać, nie ma. Model w cenie od 40 do 70 tysięcy dolarów jest już w sprzedaży, choć produkcja rozpocznie się dopiero w roku 2022. Ten sam serwis donosi o opracowaniu przez naukowców z Brown University systemu, który potencjalnie może doprowadzić do rewolucji w układzie mózg-komputer, BCI, Brain Computer Interface. Chodzi o wykorzystanie setek chipów rozmieszczonych bezpośrednio na powierzchni mózgu lub w jego tkankach, które troszeczkę działałyby jak uszkodzone partie tegoż. Co mogłoby pomóc na przykład osobom z urazami mózgu lub kręgosłupa w takim bardziej komfortowym funkcjonowaniu. Odkrycie zostało ogłoszone na łamach Nature Electronics. Aktualnie chipy wielkości ziaren soli są testowane na szczurach. Ludzie za to bez obaw mogą używać wynalazku polskiej studentki Angeliki Kopcińskiej. Chodzi o samodezynfekujące się krzesło, o czym przeczytałem w Gazecie Krakowskiej. Prototyp został wykonany w ramach pracy dyplomowej. W jego siedzisku znajduje się czujnik nacisku i dezynfekcja rozpoczyna się po 10 sekundach od wstania z krzesła. Rolka, na której się siada, czy to siedzisko się tak po prostu przewija. Szczegóły na stronie Politechniki Krakowskiej, a ja gratuluję pomysłu. Brawo! Apple ogłosiło nowe modele w swojej ofercie podczas konferencji WWDC21. Bardzo krótkie i rzeczowe podsumowanie znajduje się na AntiWeb. Ja z wrodzonej przekory postanowiłem pokazać kilka innych sprzętów ogłoszonych w tym tygodniu. I tak na przykład Logitech promuje odbiornik Logibolt USB, który w opinii Spidersweb doskonale sprawdzi się w pracy hybrydowej. Jest to odbiornik, do którego można podłączyć 6 urządzeń bezprzewodowych i one z komputerem połączą się przez protokół o tej samej nazwie, bez USB, czy Logibolt. Do tego można na przykład podpiąć słuchawki Logitech G435, które nadają się do pracy, grania i rozmów przez telefon, bo mają również interfejs Bluetooth. Cena Logibolt 60 zł. Słuchawek ponad 300 PLN.
około 80 dolarów. Ważne, żeby sprawdzać, czy jedno z drugim działa. Powraca moda na smart okulary. Telepolis informuje, że Xiaomi pokazało koncept Xiaomi Smart Glasses. Gadżet ma oferować powiadomienia, nawigację, obsługę telefonu oraz robienie zdjęć, co firma pokazuje w filmie na YouTube, adres u mnie na blogu. Warto przypomnieć, że wszystko zaczęło się od niewypału pierwszych takich okularów, które wykonało Google. Niedawno swoje okulary ogłosił Facebook, który we współpracy z Ray-Ban pokazał podobny produkt. Ten w przeciwieństwie do tego Xiaomi istnieje i kosztuje 399 dolarów, pozwala nagrywać i odbierać połączenia oraz słuchać muzyki. Oszczędzę sobie porównanie. Polska zamyka trzecią dziesiątkę europejskiego rankingu cyberbezpieczeństwa firmy Checkpoint, podaje Interia Business. Jest to jedna z najniższych pozycji naszego kraju w tym rankingu. Wyprzedzają nas m.in. Ukraina, 26 miejsce, czy Białoruś, 24. Z Jasminy, aplikacji politycznej ruchu Szymona Hołowni, można było masowo pobierać adresy e-mail, informuje Niebezpiecznik. Dziurę związaną z oprogramowaniem Jitsi, chodziło o to, że nie zostały spełnione wymogi licencji Apache, już załatano. Microsoft udostępnił łatkę krytycznej podatności w Microsoft Office CVE-2021-40444, informuje Sekurak. Umożliwiała ona zdalne wykonanie kodu na urządzeniu ofiary, więc Microsoft w najnowszym patch Tuesday dodał na to łatkę. Łącznie naprawił aż 60 błędów bezpieczeństwa, w tym 16 umożliwiających zdalne wykonanie kodu oraz 27 pozwalających atakującemu na eskalację uprawnień. Ten sam serwis informuje o podatności Snapchata, która pozwalała zalogować się na dowolnego użytkownika, znając tylko jego nazwę. Badacz za zgłoszenie podatności otrzymał 25 tysięcy dolarów. Chociaż tyle. Użytkownicy Facebooka klikają częściej w fikcyjne wiadomości niż rzetelne informacje, podaje The Verge. Opierając się na doniesieniach Washington Post, wskazuje on, że posty z fake newsami miały aż 6 razy więcej polubień i udostępnień oraz interakcji niż artykuły z porządnie sprawdzonymi informacjami. Dezinformacja zresztą, według dr Rebecca Trumbull, ma się dobrze. Tym bardziej, że jak można przeczytać na Antyweb, Facebook dezinformował badaczy dezinformacji. Mianowicie obiecał przejrzystość i dostęp do wszystkich interakcji użytkowników, by śledzić na przykład rozprzestrzenianie się nieprawdziwych informacji. Okazało się jednak, że dostarczone dane dotyczyły jedynie połowy użytkowników w USA. Facebook przeprosił, obiecując poprawę i ma dostarczyć pozostałe dane. Ten młyn, obawiam się jednak, miele na tyle wolno, że nie wiadomo, kiedy czas na udostępnienie informacji nadejdzie. Instagram, również należący do Facebooka, negatywnie wpływa na kondycję psychiczną młodych ludzi, donosi Business Insider. Serwis znalazł się na szczycie niechlubnego rankingu Status of Mind, opracowanego przez The Royal Society for Public Health. Według badaczy Instagram powoduje zaburzenia snu, a co gorsza, zaburza również obraz własnego ciała i wpływa negatywnie na samoakceptację. Doceniono jednak, że platforma daje przestrzeń do wyrażania siebie młodym ludziom. Raport do przejrzenia i ściągnięcia ze strony towarzystwa, link oczywiście u mnie na blogu. PC Format informuje o dwóch kolejnych dochodzeniach przeciw TikTokowi.
Irlandzka Komisja Ochrony Danych zbada przetwarzanie danych osobowych przez firmę ByteDance, właściciela TikToka. W kontekście ustawień platformy dla użytkowników poniżej 18 roku życia oraz środków weryfikacji wieku dla osób poniżej 13 roku życia. Zajmie się także przekazywaniem przez tę firmę danych osobowych do Chin i przestrzegania prawa UE w tym zakresie. I może już dość na dziś. Świat stanowczo idzie w złym kierunku. Nie żyje Sir Clive Marles Sinclair, donosi Android.com.pl. Twórca kultowego komputera ZX Spectrum zmarł w wieku 81 lat po długiej chorobie. Był on również twórcą pierwszego masowo produkowanego kalkulatora, lecz to komputery ZX80 z roku 1980 sprzedano ich 50 tysięcy egzemplarzy, a wtedy nikt nie słyszał o user experience, ZX81 czy właśnie ZX Spectrum, który kosztował mniej niż 100 funtów. Z szacunkiem wspominam o tym wielkim człowieku, bo był czas, gdy posiadanie takiego komputera było moim i myślę, że nie tylko moim marzeniem. Kiedyś w ogóle komputery przetwarzały instrukcje wydawane za pomocą kart perforowanych. Ten stan zmienił się 50 lat temu, w 1971 roku, przypomina PC Format. Wtedy też inżynierowie koncernu IBM skonstruowali napęd Floppy Disk Drive, FDD, na początku na 8-calowe dyskietki o pojemności 80 kB. Ja bardziej znam się na współczesnych dyskietkach, troszkę bardziej współczesnych, które miały 3,5-calowy talerz oraz pojemność 1,44 MB. Co ciekawe, są one wciąż do kupienia. Pozostając przy wspomnieniach, Spider's Web przypomina historię powstania pierwszej kamery internetowej. Mianowicie jeden z pracowników Uniwersytetu Cambridge, James Quentin Stafford Fraser, pracujący wcześniej w Olivetti, odchodząc z firmy, zabrał kamerę, której używał potem, by monitorować dzbanek do kawy. Obraz miał 128x128 pikseli i był czarno-biały. Tu zresztą możecie go zobaczyć. Wspomnienie Stafforda Frasera można zobaczyć również na YouTube. Link, jak zwykle, zapraszam na bloga. W tym samym serwisie eksploracja opuszczonych miejsc cieszy się dużą popularnością. Chodzi oczywiście o serwis YouTube. Stąd grupa YouTuberów Cheap Finds Gold Mines znalazła opuszczony dom, w którym znalazła gry, kasety VHS oraz czasopisma o wartości około 100 tysięcy dolarów. Wśród nich klasyki na Nintendo GameCube, PlayStation 2, Xbox 360. Całość odkrycia można oczywiście zobaczyć na YouTubie. A skoro już właściwie cały czas poruszam się na metapoziomie, to na YouTube można zobaczyć też za darmo pierwsze 4 sezony Transformers. Dostępne na kanale Hasbro Plus. Zapraszam. Zakończył się festiwal Bomba Megabitowa. Relacja Okiem Ultrasamouka jest już gotowa i dostępna na moim kanale YouTube. Gotowe są również oficjalne relacje na stronie Vimeo. Najdłuższa, ponad 11 godzin, jest również dostępna na oficjalnej stronie. Dostępne są również średnia, około 10 godzin, oraz najkrótsza, około 5 godzin. Zapraszam do oglądania. W tym tygodniu, w piątek, 24 września, w Krakowie odbędzie się kolejna edycja Nocy Naukowców. Nauczony doświadczeniem z poprzednich lat, serdecznie zapraszam nie tylko z dziećmi, dla dorosłych też są fajne atrakcje. MWT Solutions zaprasza na jedną z największych konferencji o zarządzaniu w IT. Manage Engine Forum 2021. Odbędzie się ona w dniach 30 września, 1 października i można w niej uczestniczyć tylko online, bo tylko takie bilety jeszcze pozostały. Informacje podaję za Antyweb.
Październik będzie Europejskim Miesiącem Cyberbezpieczeństwa. W związku z tym będzie organizowanych mnóstwo atrakcji, na przykład Securax z tej okazji będzie obniżać koszta niektórych swoich szkoleń. Na samej stronie Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa na uwagę zasługuje na pewno dział Resources, w którym materiały są co prawda z poprzedniego roku, lecz myślę, że w tym również warte obejrzenia. W poprzednim przeglądzie mówiłem o OWASP Top 10. Na PPR-ze znalazłem okazję z webinarem Securaka Wprowadzenie do OWASP Top 10, edycja 2021. Można zaoszczędzić 135 zł. VentureBeat informuje o konferencji Low Code, No Code Summit Enabling Enterprise Agility. Wydarzenie będzie dostępne online 13 października 2021 roku czasu pacyficznego, więc w godzinach 17:02 nad ranem już 14 października naszego czasu. Intel Extreme Masters, najpopularniejsze chyba w Polsce wydarzenie e-sportowe, powraca do Katowic i będzie z udziałem publiczności. Impreza odbędzie się w Spodku 25 do 27 lutego 2022. Sprzedaż biletów, z których najtańszy kosztuje 95 zł, już ruszyła 23 września. Rosie ma 22 lata, 171 cm, a jej hobby to surfing, deskorolka i bieganie. Wygenerowała ponad 11 milionów odsłon w serwisie YouTube oraz ponad 100 dochodowych kontraktów reklamowych, w tym 8 na wyłączność. Rosie jest projektem Sirius Studio X i przyniesie do końca roku 850 tysięcy dolarów. Informacja za Rootblock. Kurtyna. A jednak właściwie jeszcze nie kurtyna. Dotarłem bowiem do raportu firmy Tidio dzięki serwisowi instalki.com.pl. Firma Tidio zajmuje się chatbotami opartymi na sztucznej inteligencji. To, że ludzie boją się AI, nie jest niczym nowym. Na przykład 78% ich respondentów uważa, że SI byłaby wykorzystywana do szerzenia dezinformacji. Respondenci Twilio jednak niekoniecznie są po stronie strachu. 57% pytanych nie ma nic przeciwko temu, na przykład, żeby sztuczna inteligencja kontrolowała ich loty. Nowe w tym badaniu jest pytanie o seks i około 42% z 1200 respondentów byłoby skłonnych uprawiać seks z robotem, z czego 48% to mężczyźni, 33% to kobiety. Zaskakuje dopiero fakt, iż 43% mężczyzn i 33% kobiet byłoby otwarte na związek z robotem. Teraz kurtyna. Na koniec pozytywnie. Jeśli wybieracie się do MediaMarkt, za 10 przesiadów przy kasie firma przekaże 10 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które prowadzi świetlice środowiskowe na terenie całego kraju. Aby wziąć udział w akcji Pomaganie jest cool, trzeba pomiędzy 15 września, czyli już, a 15 października zrobić zakupy za co najmniej 100 zł. Na uczestników, oprócz chwały, czekają nagrody, abonamenty aplikacji FitKido i kody rabatowe w sklepie Intersport. Informacje podaję za Spiders Web. Świat być może jeszcze nie jest stracony. To już wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Tradycyjnie, mając nadzieję, że nie uznaliście go za czas zmarnowany. Nietradycyjnie zapraszam do kontaktu, a wszystkie dane kontaktowe, które potrzebujecie i kanały kontaktu ze mną, znajdziecie tuż poniżej. Raz jeszcze pozwalam sobie Wam podziękować. Zapraszam w przyszłości. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.